Najpiękniejsza historia, jakąkolwiek słyszałem i czytałem, historia dotycząca zapadłego zamku, znajduje się w tej powieści Aleksandra Majkowskiego, Życie i przygody Remusa. Tutaj Remus, wówczas młody chłopak, pastuszek, zasypia na trawie i ma wizję. Wizja dotyczy właśnie zapadniętego zamkowiska, jak tutaj jest napisane. Otóż Remus dostrzega przepiękny zamek po drugiej stronie rzeki, to znaczy dzieli go od tego zamku rzeka. Przed zamkiem rosną wspaniałe świerki, prowadzi tam droga. No jest, wszystko jest okazałe, piękne ma w marmurach, zielono-modre i tak dalej. Zachwycony stoi i przygląda się temu zamkowi i nagle słyszy głos. To jest głos przepięknej pani, królewianki, która mówi mu, żeby przeniósł ją przez tą rzekę, która dzieli ich od tego zamku. Remus oczywiście od razu, od pierwszego wejrzenia jest kompletnie zakochany w tej królewiance i oczywiście chce ją przenieść. Ona poza tym mu mówi, że jeżeli on przeniesie ją przez tą rzekę, to razem z nim ona usiądzie na tym zamku, to znaczy w sensie, że będą panami na tym zamku. On oczywiście ma wątpliwości wtedy, no bo on jest biednym pastuszkiem, byle jak ubranym, bardzo ubogim, biednym wręcz, a tutaj będzie miał zasiąść na zamku. Ona mówi, nie przejmuj się, to nie ma znaczenia, przenieś mnie przez tą wodę. I on już zabiera się, że tak powiem, do roboty, bierze ją na ręce, a tutaj nagle z wody wyłaniają się trzy demony, trzy potwory. I pierwszy z nich to jest Trud. Drugi, który Trud, to jest, stoi do pasa w wodzie i będzie chciał go ściągnąć w dół. Drugi demon to jest Strach. Ale trzeci, i ten najstraszniejszy, trzeci nazywa się Niewarto. Remus przestraszył się tych demonów, nie przeniósł królewianki. To wszystko jest pięknie opisane w powieści. Ja oczywiście nie potrafię takim językiem i z tymi wszystkimi szczegółami teraz tego przywołać, dlatego odsyłam do tej powieści. Myślę, że o Remusie jeszcze nieraz będę chciał opowiedzieć. Tak czy inaczej, w tym momencie pozostaje stwierdzić, że pozostaje dodać, że Majkowski, zapadły zamek, dla Majkowskiego jest to metafora. To znaczy cała ta historia z tą królewianką, z tym przenoszeniem jej przez wodę i strachem przed demonami, to jest metafora sytuacji, w jakiej znalazła się Kaszubszczyzna na początku XX wieku. To znaczy Kaszubszczyzna czeka na swojego Remusa, który przenosząc królewiankę zasiądzie na zamku i odrodzi właśnie tą Kaszubszczyznę. Remusowi się nie udało i Kaszubszczyzna i Kaszubi generalnie w tej powieści dalej czekają na kogoś, kto wydobędzie ten zapadły zamek spod ziemi.